Na podobnym poziomie utrzymuje się ilość spraw wyjaśnianych przez suwalską prokuraturę okręgową w skali roku. Jak poinformował rzecznik tej jednostki w 2021 roku okręgówka i pięć podległych jej prokuratur rejonowych przekazały do sądów blisko 3000 spraw, w których oskarżono Niemal 3560 osób. Porównując dokładne dane, można zauważyć, że do sądów w 2021 roku trafiło jednak o ponad ćwierć tysiąca spraw mniej niż rok wcześniej. Znacznie mniejsza różnica jest natomiast w ilości osób objętych aktami oskarżenia. Istotnie natomiast różnią się dane dotyczące działania prokuratury w zakresie postępowań przygotowawczych. W 2020 roku na wniosek śledczych do aresztu tymczasowego Trafiły 283 osoby, a w kolejnym roku było ich już niemal 350. Niewątpliwie na taki wzrost miała wpływ sytuacja na granicy Rzeczpospolitej Polskiej i Białorusi oraz generowane w jej wyniku sprawy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy i przewożenia przez tzw. kurierów, cudzoziemców nielegalnie przekraczających granicę wyjaśnia Rzecznik Prasowy Jednostki Okręgowej. Prokurator Wojciech Piktel. Przez cały miniony rok prokuratorzy Okręgu Suwalskiego zabezpieczali na poczet kar i naprawienia szkód majątki podejrzanych. W 2021 roku uzbierało się tego na 4,7 miliona złotych, to dużo mniej niż w roku 2020. Tym, kiedy śledczy zabezpieczyli aż 16 milionów, ale ogromna część tej właśnie kwoty związana była ze sprawą piramidy finansowej z Ełku. Za sukces można uznać to, że aż 99% spraw skierowanych do sądów z jednostki okręgowej w Suwałkach i kilku podległych jej rejonówek zakończyło się skazaniem oskarżonych. Uniewinniono zaledwie 40 osób. Wzrosła ilość złożonych przez prokuratorów apelacji, a ich skuteczność wyniosła 60%.